Taka krótka refleksja. Nigdy nie myślałem, że będę kazania głosił, ale jak widać, życie idzie swoją drogą. Słuchajcie, dzisiejsze kazanie, nie ukrywam, jest trochę takie naprowadzone czy natchnione. Natchnione to może za duże słowo, ale naprowadziło mnie na temat kazania no właśnie refleksje misyjne, ale także było to związane z tymi rozdziałami, które są w lekcjach sugerowane na każdy dzień i są czytane. I akurat trafiłem na czwarty rozdział objawienia i stąd ten jedenasty werset, ale kazanie nosi tytuł Wdzięczność. Tak zatytułowałem. Czy będzie z tym powiązane, sami ocenicie. Natomiast słuchajcie, czytając w przekładzie Biblii Warszawskiej ten werset, nie bardzo do mnie jak gdyby wszystko przemówiło. Więc pozwoliłem sobie wynotować z innych przekładów, zaraz wam przeczytam, ale na samym końcu przeczytam te, które, w których uderzyło mnie jedno słowo, a właściwie jedno stwierdzenie, powiedzmy sobie takie umykające w innych przekładach. W Biblii Brzeskiej ten werset brzmi: Godzieneś, Panie, wziąć chwałę i cześć i moc, albowiemeś Ty stworzył wszystkie rzeczy, a dla woli Twojej zostały się i stworzone są. Biblia Gdańska. Godzieneś jest, Panie, wziąć chwałę i cześć i moc, boś Ty stworzył wszystkie rzeczy i za wolą Twoją trwają i stworzone są. Biblia Tysiąclecia. Godzieneś jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twojej woli istniało i zostało stworzone. Biblia Jakuba Wójka. Godzieneś jesteś, Panie nasz, wziąć chwałę i cześć i moc, boś Ty stworzył wszystkie rzeczy i dla woli Twojej były i stworzone są. Biblia Przekład Toruński. Godny jesteś, Panie, przyjąć chwałę i cześć i moc, gdyż Ty stworzyłeś wszystkie rzeczy i z Twojej woli trwają i zostały stworzone. Nowa Biblia Gdańska. Godny jesteś, Panie i Boże nasz, przywdziać chwałę, szacunek i moc, bowiem Ty wszystko stworzyłeś, więc dzięki Twojej woli istnieją oraz zostały stworzone. Uwspółcześniona Biblia Gdańska. Godzien jesteś, Panie, wziąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z Twojej woli trwa i zostało stworzone. I szczerze powiedziawszy, ta uwspółcześniona Biblia Gdańska tak do mnie przemówiła, ale powiem wam jeszcze werset z dzisiejszej Biblii Gdańskiej, gdzie on brzmi w ten sposób. Godny jesteś, Panie, wziąć chwałę i cześć i moc, bo Ty stworzyłeś wszystkie rzeczy i z powodu Twojej woli trwają i zostały stworzone. Słuchajcie, to, co w Biblii Warszawskiej do mnie tak nie trafiło, to są słowa, że z Twojej woli trwa. Z Twojej woli trwa. To, co stworzyłeś, to z Twojej woli trwa. Czyli to oznacza, że Bóg stworzył świat, ale nie zostawił go samemu sobie, tylko cały czas ma nad nim pieczę. Nad wszystkim. Nad wszystkim. Świat trwa dzięki Bogu. Dzięki Bożej woli. Bóg utrzymuje wszystko przy życiu. Więcej, co z tego wynika? Mamy w Księdze Rodzaju, w drugim rozdziale, w siódmym wersecie powiedziane w ten sposób. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Dech życia pochodzi od Boga. Tak świadczy Księga Rodzaju. W Księdze Objawienia trwanie
wszystkich istot jest uzależnione od woli Boga. Życie wszystkich istot jest uzależnione od woli Boga. To oznacza, że życie należy do Boga. Życie jest Jego własnością. On je daje jako dar, ale ono należy do Niego. Ono należy do Niego. A czy my jako ludzie nie rościmy sobie pretensji do naszego życia? Że życie jest nasze. Ja się urodziłem i to życie już jest moje. Ja mogę z nim sobie robić, co chcę. Więcej nawet niekoniecznie z własnym życiem. Niektórzy mają takie zapędy, że chcieliby rządzić życiem innych. Ale życie należy do Boga. Jest Boga własnością. Czy my mamy tego świadomość? Słuchajcie, Bóg dał nam wolną wolę. Bo nie chce, abyśmy byli marionetkami. Nie chcę, abyśmy byli marionetkami. Nie chcę, abyśmy byli pociągani za sznurki, kierowani. Nam wskazuje się drogę, ale to my kierujemy nasze kroki tam, gdzie chcemy. Możemy pójść drogą właściwą, możemy pójść drogą niewłaściwą. Bóg, wiedząc, która droga jest właściwa, będzie nas starał się z całej siły przekonać, zachęcić do tego, abyśmy poszli tą właściwą. Ale to do nas należy wybór, dzięki tej wolnej woli, którą też otrzymaliśmy, czy posłuchamy. I teraz tak, biorąc pod uwagę, że ten dar, który w życiu obecnym otrzymaliśmy tymczasowo, ponieważ no, większość z nas już pomarła. Nie żyją. Część z nas też nas to czeka. Czy nie powinniśmy być wdzięczni Bogu za to, że ten dar w nas jeszcze się tli, jeszcze trwa, jeszcze żyjemy, jeszcze mamy możliwość coś zmienić w swoim życiu, jeszcze mamy możliwość zbliżyć się do Boga, jeszcze mamy możliwość poznać Go, jeszcze mamy możliwość świadczyć o Nim. Czy nie powinniśmy być wdzięczni za każdą minutę, która nam została ofiarowana? Słuchajcie, czasami jest tak, że człowiek ma dość własnego życia. I takie są chwile, takie momenty, no pięknie nazwane najczęściej depresją, jakimś załamaniem nerwowym i tak dalej, kiedy człowiek no, nie chce już żyć, odechciewa mu się żyć. Szatan to, słuchajcie, wykorzystuje. Szatan jest w stanie tak zorganizować otoczenie, żeby utwierdzić człowieka w tym przekonaniu, że to życie jest nic nie warte. Kwestia, kogo ten człowiek posłucha. Jak daleko to pójdzie. Ale czasami zwala się tyle nieszczęść. Smucimy się, płaczemy, załamujemy się, rozpaczamy. I czy czasem nachodzi mi myśl, czy czasem nie wyolbrzymiamy spraw w wielu przypadkach? Nie tak dawno była sytuacja, kiedy jedna z osób została okradziona. Z soboty na niedzielę. Słuchajcie, reakcja była niesamowita, przynajmniej dla mnie. Płacz, pretensje oczywiście do złodzieja. Jak tak można? W głowie się to nie mieściło. Bo
nagle można powiedzieć, że straciła możliwość nie tyle zarabiania, co trzeba było zupełnie przeorganizować swoje działania. Dojazd do pracy, wyjazd po zakupy. No, życie trzeba było przeorganizować przez jedną rzecz. Przez jedną rzecz. Słuchajcie, niestety, ale czasami jest coś takiego, że spotyka nas jakieś nieszczęście i my skupiamy się na tym nieszczęściu, nie patrząc na możliwości, które Bóg daje. Bo Bóg nikogo nie zostawia w nieszczęściu, tylko daje pewne warianty, pewne sytuacje, pewne możliwości, abyśmy mogli z tego skorzystać. Abyśmy nie załamywali się jedną rzeczą, ale dostrzegli cały wachlarz innych możliwości. Dlaczego tak sądzę? Słuchajcie, napisano, spójrzcie sobie w pierwszy list do Koryntian 10:13. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. To jest to, o czym mówiłem. Dlaczego Bóg nie obciąża nas ponad nasze siły? Zna nas, jak nikt inny nas zna. Zna nasze możliwości, bo nas stworzył i poznał nas od momentu narodzin. Czy Bóg się czegoś obawia? Czy Bóg się czegoś obawia, że nas nie obciąża ponad nasze możliwości? Bóg jest wszechmocny, Bóg się nie obawia niczego. Bóg o nas dba. Gdyby było inaczej, nie byłoby nas. Gdyby Bóg się obawiał tego świata, to tak jak jednym słowem jest, go stworzył, to tak samo jednym słowem mógłby go zniweczyć. Nie byłoby śladu po tym świecie. Nie byłoby nikogo, który mógłby zaprotestować, cokolwiek Bogu zarzucić. Ale słuchajcie, w tych wersetach, które przeczytałem, zwróciłem uwagę na trzy słowa, właściwie na cztery. Lecz Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. Bóg pragnie, byśmy Mu zaufali. Ale zaufali nie w sposób, nie wiem jak to określić, cielesny, ale w sposób duchowy. Czyli nie w ten sposób, że ufamy Mu, bo nam się powodzi, bo mamy dostatek, powiedzmy sobie, bo osiągnęliśmy to, co sobie zaplanowaliśmy i Bóg nas w tym wspomagał i jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że nam tak poszło po prostu w życiu, że tyle osiągnęliśmy. Ale Bóg nie chce zaufania opartego na ciele. Na czymś, co pochodzi ze świata. Bóg chce zaufania opartego na duchu. Chce zaufania duchowego. Na czym polega to zaufanie duchowe? Jeżeli poznajemy Boga, jeżeli czytamy Biblię, czytamy Jego Słowo, to nie da się ukryć, ale wzrasta nasze zrozumienie. Wzrasta nasze poczucie miłości, współczucia, wsparcia wzajemnego. Nawet dzisiaj na lekcji Jadzia o tym mówiła. Pomocy i te działania
powodują w nas wzrost tej miłości wzajemnej. I słuchajcie, miłość, jest powiedziane, że miłość nie zazdrości. Pomoc wzajemna polega na tym, że pomagamy drugiej osobie, ale trzecia osoba, która się temu przygląda, przyłącza się do tej pomocy, a nie stoi na stanowisku takim, ale mu się udało, ale jej się udało, nie? Też bym tak chciała, nie? I szatan już swoje tam wkręty wciska. Jakie jest stanowisko Boga względem człowieka? Czy zdajemy sobie sprawę z Jego miłości do nas? Biorąc pod uwagę, co wcześniej było powiedziane, że Pan Bóg mógłby jednym słowem zniweczyć wszystko, co złe i już dawno zakończyć, ale ja już kiedyś powiedziałem, że Pan Bóg czeka na każdego, bo chce, aby każdy się nawrócił. I czasami jest tak, że my pragniemy powrotu Chrystusa, obiecanego powrotu, a wiemy, że Bóg, co obiecał, wykonuje. I na pewno Chrystus przyjdzie. Ale czy tylko czekamy? Czy tylko czekamy? Czy działamy w tym kierunku, aby zdążyć przed tym przyjściem i powiedzieć o Chrystusie, pokazać Chrystusa w naszym życiu? Aby inni też poznali tą miłość Bożą. Czy jesteśmy w stanie przelać miłość na kogoś innego? Miłość duchową oczywiście. Ja rozumiem. Braci, siostry, poważamy, miłujemy w zborze. Ale czy miłujemy naszego sąsiada, który czasami być może nam zaszedł za skórę? Czy jesteśmy w stanie w imię miłości, nie w imię jakichś tam przyszłych zasług, ale w imię miłości, dlatego że Jezus Chrystus też za niego umarł i my, kochając Jezusa, szanujemy Jego decyzję, że umarł także za tego naszego wroga, tego znienawidzonego sąsiada. I czy my w tym momencie jesteśmy w stanie zabić sami siebie, aby temu wrogowi pomóc? Czy zdajemy sobie sprawę z miłości Bożej do każdego człowieka? I to nawet nie takiego człowieka obcego, który, powiedzmy sobie, widzieliśmy go raz w życiu na ulicy, minęliśmy się z nim, nie zapamiętaliśmy jego twarzy, no wiemy, że ktoś nas tam minął, ale nawet dzień dobry nie powiedzieliśmy, ale człowieka, o którego istnieniu nawet nie wiemy, bo jest gdzieś tam daleko w kraju, w krajach jakichś tam odległych. Nie mamy zielonego pojęcia, jak wygląda, nie mamy zielonego pojęcia, co robi, nie mamy zielonego pojęcia, w co wierzy, nie mamy zielonego pojęcia, czym się zajmuje. Nie wiemy o nim nic totalnie, ale Bóg go zna i Bóg za niego życie ofiarował. Czy mamy pojęcie o takiej miłości? Spotykają nas różne nieszczęścia. Ale słuchajcie, czy wzięliście pod uwagę, że te nieszczęścia, które dotykają naszych braci, nasze siostry, że te nieszczęścia są sprawdzianem dla nas? Jak my się zachowamy, jak my będziemy postępować? Czy wzięliście coś takiego pod uwagę? Że
otwarcie serca przed zupełnie obcą osobą może być sprawdzianem dla nas, czy jesteśmy godni miłości Chrystusowej. Skoro za tego człowieka Chrystus umarł, to Chrystus uznał, że ten człowiek jest godny Jego miłości. Być może go doświadcza po to, abyśmy my mogli zgłębić miłość Bożą i okazać ją tamtemu człowiekowi. Słuchajcie, otwórzcie sobie Księgę Objawienia, 5 rozdział i przeczytam wersety 1 po 9. Jest to sytuacja, która ma miejsce w niebie. Na tronie siedzi ktoś, kto trzyma księgę. I jest opisane to w ten sposób. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzecze do mnie: nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. I widziałem pośrodku między tronem a 4 postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu, a to jest 7 duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści: godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. Każdego człowieka. Słuchajcie, przez moment zastanawiałem się, kto siedzi na tronie. Trzyma tą księgę, a jest powiedziane, że nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, bo nie był jej godny. Tylko Bóg w osobie Jezusa, który był gotów oddać swoje życie, wyzbywając się boskości, narażając się na to, że może już więcej nie zaistnieć. Był gotów otworzyć tą księgę. Jak ważna to była księga. To była księga żywych. To była księga żywych. Ale słuchajcie, ja myślę, że to też była księga prawa Bożego, które jest ponad wszystko. Nie można przestąpić prawa Bożego bez jakichś konsekwencji. Nie można. Natomiast Jezus jest tą osobą, która była gotowa się poświęcić. I zrobiła to. Słuchajcie, ten ostatni werset, który mówi, że został zabity
Chrystus po to, aby odkupić krwią każdego, każdego, świadczy o tym, że Bóg nie pragnie zagłady nikogo, żadnego ze swoich stworzeń. Wszystkich wzywa do opamiętania. Czasem przez doświadczenia życiowe. Czasem tak. Bo czasami człowiek tak się zacietrzewi w swoim mniemaniu o swojej wyższości, swojej doskonałości, że nie zważa nie zwraca uwagi, nie przywiązuje wagi do napomnień, które ktoś inny mu podsuwa. I czasami Bóg interweniuje w ten sposób, że się odsuwa od tego człowieka i wtedy wkracza szatan zadowolony, że ma dostęp. Ale Bóg nie da skrzywdzić człowieka. To, co było wcześniej powiedziane, zawsze oferuje mu jakąś drugą drogę, jakieś inne wyjście. W Izajasza 45, wersety 22 po 25. Co mówi Bóg? Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano, będzie przysięgał wszelki język, mówiąc, jedynie w Panu jest zbawienie i moc, do Niego przyjdą ze wstydem wszyscy, którzy się na Niego gniewali. Lecz wszelkie potomstwo Izraela uzyska w Panu zbawienie i chlubić się nim będzie. Oczywiście wiemy już, że chodzi o potomstwo Izraela nie cielesne, ale duchowe. I słuchajcie, te wersety świadczą o tym, że nawet ci, którzy nie są potomkami Izraela, nie są duchowymi potomkami Izraela, staną przed taką prawdą, że nie będzie możliwości, żeby temu zaprzeczyć. Nie będzie po prostu możliwości. Jak to ktoś kiedyś powiedział, że prawda została obnażona. Tak będzie wtedy. Nie będzie nic do ukrycia. Wszelkie jakieś knowania, wszelkie jakieś spiski, jakieś niedomówienia, jakieś takie kłamstewka, jakieś takie lawirowania i tak dalej, nie? To wszystko upadnie, zostanie obalone. Będzie jedynie prawda. I ci, którzy byli mistrzami w tym, żeby lawirować, żeby przekręcać, żeby kłamać, nie będą mieli żadnego wyjścia, tylko padną na kolana i się przyznają do swojego błędu. Ta prawda ich przytłoczy. Czy słowo nie ukazuje Boga jako Boga miłosiernego? Słuchajcie, Bóg nie ma skłonności do niszczenia. Ja pomyślałem, że Bóg chce uratować świat, ale nie tylko uratować świat. On chce go budować razem z nami. Ci, którzy studiują Słowo Boże, widzą, jak zmienia się ich życie. Widzą, jak wzrastają oni sami. Widzą, jak przebudowuje się ich własne ja. Widzą, jak ich spojrzenie na świat zaczyna się zmieniać. Zaczynają dostrzegać, zaczynają wzrastać, zaczynają więcej. Inni ludzie w rozmowie z tymi studiującymi Biblię zauważają, że w nich jest mądrość. Potrafią znaleźć odpowiedzi na takie pytania, na które inny głowiłby się. I to są odpowiedzi wcale nie takie skomplikowane.
To są odpowiedzi proste, jasne, przejrzyste, tak jak Bóg jest jasny i przejrzysty. Co to oznacza? To oznacza, że ten człowiek jest zbudowany Słowem Bożym. Zbudowany w sposób wspaniały. I słuchajcie, Bóg, myślę, tak samo będzie budował świat z tymi, którzy będą go godni. Którzy razem z Nim będą się cieszyć wiecznym życiem. Mamy być opiekunami tego świata, tak jak na początku to było powiedziane. W Księdze Rodzaju, pierwszy rozdział i wersety 27-28 mówią: i stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg: rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Słuchajcie, zostaliśmy stworzeni na obraz Boga i powinniśmy być Jego odbiciem. Ale myślę, że z powodu naszej ułomności pojmowania wywołanej przez grzech nie potrafimy pojąć znaczenia słowa panować, które nam się kojarzy z władzą, ale taką władzą, no trochę, nie wiem, dyktatorską. Nie potrafimy pojąć właściwego znaczenia słowa panować. To słowo powinno być rozumiane w atmosferze miłości, a nie dominacji i niszczenia. Zobaczcie na świat obecny. Czy człowiek panuje nad ziemią? Teoretycznie tak, twierdzi, że panuje. Ale zobaczcie, ile po prostu już zniszczył. Ile już zniszczył. Czy tak ma wyglądać panowanie? Czy to jest właściwe panowanie? Słuchajcie, Bóg podarował nam w darze ziemię tak samo, jak podarował nam życie. Dał nam także to, co jest potrzebne do życia. Więc czego część ludzi szuka? Starają się coś udoskonalić według swojej myśli, według swojego wyobrażenia, według swojego upodobania, według swoich zachcianek, według swojej cielesności. Ale czy Bóg tego chciał? Zobaczcie, jak Bóg potraktował swoje stworzenia i zobaczcie na werset dalej, czyli Księga Rodzaju i pierwszy rozdział i werset 29. Potem rzekł Bóg: oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie. Niech będzie dla was pokarmem. To dotyczy człowieka. Człowiek otrzymał to, co potrzebuje do życia. Ale jak czytamy, pozostałe stworzenia także zostały obdarowane. Czyli Bóg dba o każde stworzenie. Księga Rodzaju, pierwszy rozdział i 30 werset, czyli jeszcze jeden dalej. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daje na pokarm wszystkie rośliny i tak się stało. Bóg zadbał o wszystko. Bóg zadbał o wszystko. Zobaczcie, dał wszystko, dał życie, dał ziemię, dał możliwość utrzymywania się, dał możliwość troszczenia się o pozostałych, w tym także o ziemię, w tym także o zwierzęta, w tym także o ptactwo, o ryby.
Nie wiem, ja sobie nie wyobrażam, szczerze powiedziawszy, jak Adam miał dbać o ryby, które były tam w wodzie. Ale jakoś miał dbać. Nie podejrzewam, żeby łowił je sieciami, wyciągał z wody i karmił, prawda, nie? Więc to panowanie nad wszelkim stworzeniem musi mieć jakieś inne znaczenie. Inne od tego, co my pojmujemy. Ale skoro dostaliśmy to wszystko, skoro tym szafujemy, skoro to posiadamy, czy nie powinniśmy dziękować zarówno za rzeczy materialne, jak i duchowe, za każdą chwilę? Czy nie powinniśmy Go wielbić? Czy nie powinniśmy Boga wychwalać? Czy Bogu zależy na tym, abyśmy pozbywali się w jakikolwiek sposób rzeczy materialnych? No skoro nam je ofiarował, to wyzbycie się, jak niektórzy sądzą, rzeczy materialnych w ten sposób, aby zaskarbić sobie u Boga łaskę, jest myśleniem błędnym. Bo to jest tak jak odrzucenie daru Bożego. Darem można się podzielić, ale nie należy go odrzucać. Słuchajcie, ale Bóg bardziej sobie ceni dary duchowe. Pamiętacie na pewno słowa Jezusa o ubogiej kobiecie, która wrzuciła tam 2 grosze czy tam ileś. I Jezus powiedział, że ona wrzuciła więcej niż ci bogaci. Bo oni wrzucili to, co im zbywało, a ona wszystko, co miała. Ale ona dała dar duchowy. Dla Boga to było o wiele cenniejsze. Bóg przecież ma wszystko, więc czym inni chcą go przekupić? Czym można przekupić Boga? Nie da się go przekupić. Co Bóg sobie ceni? Słuchajcie, zwróciłem uwagę w tym czytanym fragmencie z Objawienia, z 5 rozdziału, na coś, co... Otwórzcie sobie Objawienia, 5 rozdział i 8 werset. I przypatrzcie się, co jest ofiarowane Bogu i na co jest zwrócona uwaga. Część będzie czytać, że harfa, czyli Bóg lubi muzyczkę, nie? No bo starcy ofiarują muzykę. I złota czasza, czyli jakieś dary materialne. Ale zwróćcie uwagę na zawartość. Pełna wonności, a są to modlitwy świętych. Są to modlitwy świętych. To nie są jakieś tam drogocenne kamienie, diamenty, nie wiem, złoto, srebro. Nic z tych rzeczy. Są to modlitwy świętych. Jest to dar duchowy. I to ofiarowują ci, którzy poznali Boga. Zaraz naszło mnie pytanie i nad tym musicie w domu porozmyślać. Czy święci mogą się modlić inaczej jak z wdzięcznością? Jak spojrzymy na Słowo Boże, które nie owija niczego w bawełnę, nie lawiruje. Tu mamy przykłady modlitw dziękczynnych, modlitw wstawienniczych,
ale także modlitw o to, żeby Bóg pokarał tamtego, który mnie tak pognębił. Czy te modlitwy trafią? Czy tą modlitwę można uznać jako modlitwę świętego? Myślę, że modlitwy egoistyczne, w sensie takim, żeby ukarać tamtego, żeby mnie się lepiej powodziło, nie mają dostępu do Boga. Jest pełno wykładów na temat, jak się powinno modlić. Ale myślę, że modlitwa o to, aby Pan Bóg nas zmienił tak, abyśmy mogli zaakceptować tego naszego wroga, abyśmy mogli mu pomóc i przez to włożyć mu węgle żarzące na głowę, jak to jest powiedziane w piśmie, aby się opamiętał, to jest modlitwa świętego. Bóg pragnie kontaktu z nami. Ale słuchajcie, czasy, kiedy Bóg przechadzał się z Adamem, z człowiekiem po ogrodzie, minęły. Więc nic nie zbliży nas do Boga bardziej jak modlitwa, szczera modlitwa, otwarcie serca, otwarcie umysłu. Słuchajcie, jeżeli ktoś się modli nieszczerze i chce w ten sposób rozmawiać z Bogiem, to tak jakby oszukiwał samego siebie. No to nie wiem, jaki to ma sens. Okłamywać samego siebie. Natomiast jeżeli modlimy się szczerze, jeżeli sami przed sobą obnażymy nasze błędy, przyznamy się do nich, będziemy za nie żałować, będziemy pokutować w prawidłowym znaczeniu, nie to, że będziemy się tam okładać pejczami czy klęczeć na grochu, ale zmienimy swoje życie w ten sposób, aby tego nie powtórzyć, nie dopuścić do tego, aby to się powtórzyło, to taka modlitwa zostanie przyjęta. I jedyną istotą, która potrafi coś takiego docenić, nie jesteśmy my, ale jest Bóg. Ten Bóg, który darzy nas miłością. Nie taki dobrotliwy, którego czasami próbują malować, że tak, taki dobrotliwy, bo dobrotliwy to mi się kojarzy z czymś takim, że to jest taka, no brzydko to mówiąc, ale taka ciapa, taka oferma, że cokolwiek by się nie stało, dobra tam, niech będzie. Nie, Bóg jest miłosierny, czyli Bóg jest w stanie wybaczyć wszystko, praktycznie wszystko, ale jednocześnie jest sprawiedliwy. I to jest miłosierdzie. I to jest miłosierdzie. Jedynie Bóg potrafi wybaczyć potknięcia. Słuchajcie, Bóg przebacza potknięcia w niesamowity sposób. Przebacza tak, jak człowiek nie potrafi przebaczyć. Bo w sercu człowieka, jeżeli zostanie mu wyrządzona krzywda, nawet jeżeli przebaczy, przeważnie jest jeszcze jakaś taka zadra. Taki cierń, który powiedzmy sobie jest obłożony watą tej takiej, nie wiem, zapomnienia, taką watą zapomnienia, ale potrafi się przebić. I przy okazji, jak ta wata zostanie tak ugięta, to on kujnie nas, nie? I wtedy jesteśmy w stanie wypomnieć drugiemu, a pamiętasz? Ale Bóg taki nie jest.
Bóg tak samo jak oferuje życie wieczne, tak samo oferuje wieczne przebaczenie. Że nie będzie już tego pamiętał. Nie będzie czegoś takiego. Słuchaj. A wtedy i wtedy było tak i tak. A ja wtedy ci pozwoliłem na coś takiego i ja wtedy ci pomogłem. Nie, nie będzie czegoś takiego. Ale po to, żeby uzyskać przebaczenie Boże, my musimy się otworzyć. My musimy po prostu obnażyć siebie, obnażyć swoje grzechy w sposób brutalny dla nas, bez żadnej łagodności, bez żadnego układania się, bez żadnego owijania w bawełnę, w jakieś takie ciepłe słówka, jakieś takie łagodzące i tak dalej, i tak dalej. Musimy być szczerzy do bólu. I Bóg takie coś doceni. Ale tak jak powiedziałem pod sam koniec, na chwilę obecną właściwie jedyna możliwość naszego kontaktu z Bogiem to jest szczera modlitwa. Nieważne, czy głośna, czy szeptem, czy w myślach, Bóg to usłyszy. Bóg to usłyszy. I do takiej modlitwy was zapraszam, jak wrócicie do domu, żeby przemyśleć, czy mamy za co dziękować Bogu, czy mamy możliwość odczuwania wdzięczności za to, czym zostaliśmy obdarowani, zarówno za dobre rzeczy, jak i złe, jeżeli dostrzeżemy w nich możliwość zbudowania samego siebie. Bo w ten sposób Bóg działa. Czasami kary są po to, abyśmy nie popadli w większe bagno. Tylko musimy dostrzec w tym szansę. Amen.